Ledwo Psindbad wydostał się z tarapatów na Muszelkowej wyspie, a już los ponownie rzucił go w szpony przygody. Po krótkim czasie spokojnej żeglugi jego statek rozbił się o ogromny, tajemniczy głaz wystający z wody. Przypływ adrenaliny zmusił go do natychmiastowego działania. Zebrał siły i wyszedł na brzeg. Znalazł się na wyspie, na której wszystko, łącznie z jej mieszkańcami, było z kamienia. Psindbad rozejrzał się uważnie za jakimkolwiek znakiem życia. Jego uwagę przykuł posąg psa, który zdawał się patrzeć na niego z głębokim, niewypowiedzianym smutkiem. Zastygły wyraz jego pyska sugerował, że kiedyś był pełen życia. Kiedy Psindbad poruszył się, zauważył, że kamienny pies także się przesuwa. Choć jego pysk pozostał nieruchomy, przemówił głosem przytłumionym i smutnym. Proszę, ratuj nas, powiedział. A Psindbad poczuł, jak chłód przeszywa jego futro. Jak ci mam pomóc? Zapytał, nie rozumiejąc, co dokładnie się stało. Kamienny pies zaczął opowiadać historię królestwa, w którym żył. Król Hakim i królowa Samira rządzili sprawiedliwie, a ich miłość była legendarna. Od chwili, gdy się spotkali, byli nierozłączni, związani miłością, której inni mogli tylko pozazdrościć. Spędzali razem każdy dzień, spacerując po bujnych ogrodach Arrakeszu, dzieląc się myślami, marzeniami i troskami, jakby ich serca biły w idealnej harmonii. Ich miłość była tak głęboka, że przynosiła radość i pokój całemu królestwu. Arrakesz kwitł pod ich rządami, jakby sama ziemia była zaczarowana ich uczuciem. Gdy Hakim mierzył się z wyzwaniami jako władca, Samira stała u jego boku, oferując mądrość i niezachwiane wsparcie. Razem byli niepokonani, dwie połówki potężnej całości. Sam pomysł ich rozdzielenia wydawał się dla poddanych nie do pomyślenia, jakby taka miłość była dla królestwa równie niezbędna, co słońce i deszcz dla pól. Ale pewnego dnia król zapadł na tajemniczą chorobę i wkrótce umarł. Zrozpaczona królowa płakała tak długo, że jej łzy spowodowały powódź w królestwie. Każdego dnia Samira pogrążała się coraz głębiej w rozpaczy. Czuła się, jakby wraz z Hakimem straciła kawałek duszy. Wędrowała po pustych salach pałacu, słysząc jego śmiech, odbijający się echem w pokojach, które niegdyś wypełniała radość. Nie mogła już znaleźć pokoju ani sensu, jakby jej serce stało się puste bez niego. Królowa Samira słynęła na cały świat ze swojej niezwykłej urody i dobrego serca, a królestwo Arrakesz cieszyło się bogactwem i dobrobytem. Dlatego o rękę owdowiałej królowej starali się władcy nawet z najbardziej odległych krain. Licznie przyjeżdżali do Arrakeszu, przywożąc cenne podarki z całego świata. Samira odrzucała zaloty każdego przybywającego króla, nie mogąc wypełnić pustki po utracie ukochanego. O jej pięknie i dobroci słyszał także król Azar, okrutny władca o przenikliwym spojrzeniu i trudnym charakterze. Słynął z egoizmu i próżności, a jego serce nie znało ani miłości, ani współczucia. Azar postanowił zdobyć Samirę choćby siłą. Przybył do jej królestwa z bogatymi darami, jednak królowa odrzuciła także i jego. Upokorzony i wściekły Azar nie zamierzał przyjąć porażki. Rozkazał swojemu nadwornemu psiarnoksiężnikowi rzucić zaklęcie, które zamieniło serce Samiry w zimny kamień. Od tego momentu królowa stała się lodowata i niedostępna. Mieszkańcy Arrakeszu pokryli się kamiennym pyłem, zmieniając się z czasem w posągi, a królestwo pogrążyło się w ciszy i smutku, który zdawał się trwać wiecznie. Kiedy Psindbad wędrował przez to zamrożone w czasie królestwo, zaczął odczuwać dziwny chłód. Z przerażeniem odkrył, że jego własne ciało powoli staje się kamieniem. Jego uszy były już twarde i zimne. Zrozumiał, że zbliżając się do królowej, narażał się na ten sam los, który spotkał mieszkańców królestwa. Jego ciało wróciło do dawnej postaci w chwili, gdy odważył się przemówić do skamieniałej królowej i powiedział, że zna sposób, aby jej pomóc. Wyciągnął muszlę pamięci, którą dostał od swoich przyjaciół z Muszelkowej wyspy.
Była to magiczna muszla, pozwalająca usłyszeć wspomnienia najdroższych osób. Zbliżył się do kamiennej królowej i delikatnie wręczył jej muszlę, mówiąc: posłuchaj go jeszcze raz, a wtedy może odzyskasz spokój. Królowa przyłożyła muszlę do ucha, a jej zimne, kamienne serce nagle zadrżało. Wkrótce na jego powierzchni pojawiły się drobne pęknięcia, a po chwili z głośnym trzaskiem rozpadło się na tysiące kawałków. Kamienny pył opadł na ziemię, a królowa wróciła do dawnej postaci, ożywiona wspomnieniami o ukochanym królu. Jak za dotknięciem magicznej łapy całe królestwo ożyło. Sindbad, patrząc na tę scenę, uśmiechnął się z ulgą. Był gotowy na powrót do swojego statku. Z wdzięcznością przyjął od królowej nowe wyposażenie na dalszą podróż oraz medalion z wyrytym symbolem pamięci, który miał przypominać mu, że prawdziwa moc tkwi w miłości i oddaniu. Ledwo Sindbad wypłynął na ocean, już wpakował się w kolejną przygodę. Z głębin morza wyłonił się potworny stwór, którego cień unosił się nad statkiem. Jego łuski lśniły złowrogim blaskiem, a niski pomruk rozbrzmiewał w powietrzu, przyprawiając Sindbada o dreszcze. Jakie niebezpieczeństwa czekają na niego dalej? Czy odwaga i nowo odkryta siła Sindbada wystarczą, aby stawić czoła temu przerażającemu morskiemu stworzeniu? Dowiecie się w następnym odcinku. Pamiętajcie dać suba i kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych psykut.